Hej wszystkim, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj troszkę inaczej niż zwykle. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ jest premiera książki, która zainspirowała nas właśnie do powstania dzisiejszego filmu. Nie przedłużam, ale z pewnością będzie ciekawe, bo będziemy wykonywać też przepisy, które w tej książce się znajdują. Zaczynamy. Fal nie ma fal, 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 nie ma fal. Książka, o której mowa, to Moje kąpielowe spa w przetłumaczeniu na język polski. Jest to książka, która została stworzona przez dwie siostry pochodzenia amerykańskiego, Izabela i Caroline. I chyba przez to, że są to dwie siostry, czyli dwie dziewczyny i jedna ma na imię Caroline, też nas przekonują do tego, żeby tę książkę przeczytać, sprawdzić, czy jest godna polecenia i żeby zrealizować coś z jej wnętrza. Tak to nazwijmy. A wnętrze jest przepiękne. Tak, wnętrze jest przepiękne, książka jest przepięknie wydana, bo jest w grubej oprawce i wszystkie zdjęcia no, po prostu tak kuszą, żeby zrealizować, żeby zrobić któryś z tych przepisów i żeby troszkę po prostu się pobawić. My jesteśmy dorosłe, a zabawa z tą książką, z tym, co tam w środku możemy znaleźć, była po prostu genialna, ale o tym później. Jak już mówiłam, książka została napisana przez dwie siostry, które postanowiły spróbować swoich sił w tworzeniu własnych kosmetyków do kąpieli. Cała historia się zaczęła od tego, że zobaczyły takie kule kąpielowe na wystawie sklepowej i zakochały się w ich wizerunku, czy w tym, jak wyglądają. I później metodą prób i błędów w domu kombinowały, jak stworzyć własne, żeby nie wydawać majątku, no bo kule kąpielowe w sklepach często kosztują dość dużo. No i zaczęły je realizować tak, żeby mieć pewność, że one są w takim zapachu, jak chcą, kolorze, jak chcą i tak dalej. Pierwsze próby były różne, ale w końcu osiągnęły tak duży level w tworzeniu tego typu rzeczy, że na różnych targach kosmetycznych, na które uczęszczały, żeby pokazać swoje dzieła, okazało się, że są rozchwytywane i wykupywane jak świeże bułeczki. Później ich rodzice rzucili pracę po to, żeby z nimi założyć biznes. To się tak mocno rozrosło, że teraz mają własną firmę w Stanach, która sprzedaje na różne inne kraje swoje produkty. Może Wam podlinkujemy w ogóle stronę z ich sklepem, bo one tworzą tam tylko kule do kąpieli, ale też teraz w tym roku została wydana książka właśnie, która pokazuje, jak te kule robić samemu w domu, plus z innymi przepisami na kosmetyki DIY, do włosów, do twarzy, do ciała i tak dalej. Chyba tyle słowem wstępu, przechodzimy do konkretów. Jest jeszcze jedna ważna informacja. Zachęcamy Was mocno do obserwowania nas na Instagramie, bo tam będzie można wygrać aż 5 egzemplarzy tej książki. Także watch out. A teraz już przechodzę typowo do zalet i tego, dlaczego ta książka nas tak mocno zachwyciła. Z mojej perspektywy, po pierwsze, wiecie, jak uwielbiam kule do kąpieli. Jestem od nich też uzależniona. Kocham po prostu kąpiele w wannie, jeśli one jeszcze są właśnie urozmaicone czymś, co pięknie pachnie, pięknie wygląda. Czego chcieć więcej? A właśnie tego, że możemy stworzyć to samo, bo naprawdę, uwierzcie, to jest niezły fan. Bo to nie jest ciężka praca, to nie trwa też bardzo długo, a macie pewność, z czego te dane rzeczy zostały stworzone. Bo też dzisiaj pokażemy Wam głównie, będziemy skupiać się na kulach do kąpieli, ale tak jak już wspomniała Martyna, tam są też maseczki, maski do włosów, peelingi do ciała, mgiełki. Naprawdę ta książka jest wypchana genialnymi przepisami. A dla osób, którym zależy na składnikach, no to jest rewelacja, bo wiecie dokładnie od początku do końca, jak ten dany kosmetyk powstaje. Oczywiście ta książka, tak jak Karla właśnie wspomniała przed chwilą, nie tylko mówi o kulach do kąpieli, do wanny, ale na przykład do tworzenia kul do kąpieli pod prysznicem. To jest może źle sformułowane, ale chodzi o to, że takie kule do kąpieli możemy też położyć sobie w brodziku i one podczas kąpieli wraz z parą i ogólnie z ciepłem wody wydobywają fajne aromaty zapachowe, które sobie dodajemy do danej kuli, ale też na przykład peelingują nasze stopy, dłonie i tak dalej, tak jakbyśmy tylko chciały to robić, bo ogólnie też kiedy testowałyśmy, robiąc te kule przed stworzeniem tego filmu, żebyśmy miały pewność, że wiemy co robimy, to myjąc dłonie i trzymając jakąś taką małą kulę w dłoni, to już czuć, że ona jest mega nawilżona, czy skóra jest mega nawilżona, że wypilingowana, no w ogóle petarda. I w książce na przykład tutaj są poruszone też tematy, jak zrobić kulę do kąpieli dla mężczyzn z zapachami, które będą idealne właśnie dla facetów, więc to też jest całkiem spoko, że to nie jest tylko taka książka dla babi o babskich sprawach, absolutnie nie. I to skoro stwierdziłyśmy,
to będzie petarda, jeżeli chodzi na przykład o zabawę z dziećmi. Tak. Jeżeli chodzi o prezenty. Tak. Więc to są, no... Że oprócz tego, że ten dany kosmetyk działa, to naprawdę jest bardzo fajna rozrywka w tworzeniu tych kosmetyków. Tak, więc może przejdziemy już do konkretów, czyli jak taką kulę stworzyć na bazie tej książki i jakie kule nam wyszły, bo to był nasz pierwszy raz z tego typu eksperymentami. Żeby stworzyć taką kulę do kąpieli w domu, potrzebujecie sody oczyszczonej, granulowanego kwasku cytrynowego, skrobi kukurydzianej, oleju rzepakowego, kokosowego, migdałowego, dosłownie jakiego po prostu chcecie użyć do danej kuli, olejek zapachowy lub eteryczny, a także barwnik, no i oczywiście foremki. Przechodzimy do działania i krok pierwszy to w dużej misce mieszamy wszystkie suche składniki, czyli sodę oczyszczoną, kwasek cytrynowy oraz skrobię kukurydzianą. Do drugiej miski wlewamy olej, olejek zapachowy oraz płynny barwnik. Następnie przelewamy płynne składniki do suchych i mieszamy je rękoma, aż otrzymamy konsystencję przypominającą mokry piasek. I pamiętajcie o tym, żeby dość mocno ugniatać całą konsystencję, po to, żeby składniki dobrze się ze sobą wymieszały. Teraz przekładamy masę do foremek i mocno ją ugniatamy. Odstawiamy na 24 godziny do 48, w zależności od temperatury i wilgotności powietrza może to zająć mniej lub więcej czasu. W naszym przypadku kule schły maksymalnie 24 godziny, więc po tym czasie po prostu wyciągnęłyśmy je z foremek. I ważne jest to, żeby nie wyciągać ich wcześniej, bo mogą się pokruszyć i po prostu rozpaść. I po prostu, kiedy już wyschną, wyciągamy i odkładamy sobie na piękny talerzyk w łazience po to, żeby czekały na najbliższą kąpiel. Ten przepis, który my Wam przedstawiłyśmy, jest tak naprawdę takim podstawowym, ale w książce znajdują się bardziej skomplikowane. No i tak naprawdę to Wy też możecie na nowo sobie te przepisy po prostu urozmaicać, w zależności od tego, jaką na przykład foremką dysponujecie, bo my nie miałyśmy takich prawdziwych kul, tylko to były foremki po prostu do pieczenia. Mhm. Czy też kostki do kostek lodu. Tak. Już sama się pogubiłam, jaka to była foremka, ale tak. Więc dzięki temu wyszły też takie piękne gwiazdki. To może nie są aż tak, przynajmniej w moim przypadku, pięknie foremne. U Ciebie wyszły zdecydowanie ładniejsze, jeśli chodzi o kształt. Ale są piękne, bo są Twoje. Ale są piękne, bo są moje. No i właśnie, to na co trzeba uważać, to nie wiem, czy to zależność od tego oleju, którego użyłyśmy, ale one mogą delikatnie puchnąć. Mhm. Więc pamiętajcie, że one muszą być w foremce dobrze ugniecione, ale też nie mogą być tą foremką przepełnione. Tak, dokładnie. Po prostu będą wypukłe. No, mnie tak się stało, chociaż mi się to podoba i myślę, że kurczę, jak Wam się podoba, to czemu nie? Ja swoje kule jeszcze dodatkowo starałam się urozmaicać kolorystycznie, Karla też. Tak. Tak, żeby łączyć różne kolory, jeszcze dodałam brokat taki do ciała, który będzie też bezpieczny podczas kąpieli, bo na przykład z jakąś większą imprezą można się trochę wybrokatować, ewentualnie zmyć to później ciepłą wodą, bo to może być tylko wizualny efekt. Właśnie połączenie kolorystyczne są najfajniejszą zabawą. Dokładnie. To też pewnie kwestia doświadczenia, potem będzie się to robiło już naprawdę coraz lepiej. Ja też bawiłam się z jakimiś kształtami, które mogą rozmaicić po prostu jako prezent, wiecie, z serduszkiem. Albo po prostu na jakąś imprezę typu baby shower, albo na wieczór panieński, tak żeby każda dostała coś takiego DIY od Was. A naprawdę realizacja tego wszystkiego trwa bardzo szybko, czy tak. Po prostu moment, bo to mieszanie tych składników, pierwsza styczność z tym, jak to robimy, może być taka, a czy tutaj równo, czy tyle tych gramów, czy ilu tutaj mililitrów, ale później mam wrażenie, że z każdą kolejną próbą to po prostu będzie wchodziło jak nawyk. Tutaj suche, mokre, mieszamy, piek, gotowe i tylko później bawimy się małych chemików markowych, czyli dodajemy różne kolory, czy jakieś tam dodatkowe bajery, które chcemy, żeby kule miały w sobie. I pamiętajcie, że właśnie tak naprawdę to Wasza kreatywność jest tutaj najistotniejsza, bo faktycznie te kule muszą wyglądać tak, żeby cieszyły Wasze oko, plus pachnieć tak, jakby chcecie, bo tych olejków eterycznych, olejków zapachowych jest naprawdę sporo do wyboru. Każdy znajdzie z pewnością coś dla siebie. No i właśnie tutaj jeszcze mamy taką małą paradę, jeżeli chodzi o barwniki. Tak. Bo zauważyłyśmy, że ilość, która jest podana w książce, pewnie jest ok, ale na przykład nam zależało, żeby kolory były bardziej intensywne, więc tego barwnika dodawałyśmy więcej. Tak, no i mieszałyśmy je też ze sobą, także po czasie też zauważyłam, że można kawałek sobie tej masy oddzielić, dodać tyle kropelek innego barwnika, jeszcze pozgniatać
I ten kolor tak się tworzy, więc można to jeszcze w trakcie modyfikować. I też fajnym urozmaiceniem jest na przykład to, żeby podawać jakieś przyprawy typu cynamon, po to, żeby to pachniało inaczej. Miało też jakąś taką kolorową posypkę. I też później w trakcie kąpieli z gorącą wodą to będzie też piękny wydawało aromat. Wydawało? Wydzielało. Wydzielało, o, wydzielało to było lepsze słowo. To już wszystko. Mamy nadzieję, że chociaż w takim małym stopniu zainspirowałyśmy Was do tego, żeby tej jesieni sobie trochę urozmaicić kolorem życie, porobić coś w domu, w kuchni, nie tylko gotować, ale stworzyć jakiś własny kosmetyk. Ta książka naprawdę inspiruje. Do tego stopnia, że w trakcie tworzenia tych kul, każda robiła to u siebie w domu, żeby mieć pewność, że to umiemy robić. Pisałyśmy do siebie, ej, to jest naprawdę super zabawa. Nie, że to nie tak. Było takie, że o matko, muszę to zrobić, tylko to było naprawdę super, że widzimy, jak powstaje kosmetyk, więc ja mam nadzieję, że to również Was zaciekawi i będziecie miały ochotę z tego skorzystać. Jeżeli te książki Was zainteresowały, to też przypominamy Wam o oczywiście o tym, że dzisiaj jest premiera, a po drugie, że u nas na Instagramie trwa rozdanie tych książek, więc możecie wziąć w nim udział. No i to chyba wszystko. No, żegnamy się tym takim pozytywnym akcentem i nakłaniamy do tego, żeby próbować DIY kosmetyków w domu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Następnie przekładamy masę do... przekładamy do fora emek. Macie porę emki? No, zapraszamy Was do zabawy z nami. Zabawy. Jedyneczka, jedyneczka, łyceczka, bo górny dzień, jedyneczka. Dobra.